Witajcie kochani, dziś opowiem Wam o teście, jaki zrobiłam sproponowanego przez wielu działkowców sposobu walki ze ślimakami ekologicznego, mianowicie z papryki, chili i cynamonu. Oba te składniki wymieszałam i będę go testowała na mojej papryce ostrej, miniaturowej i na marchewce, która dopiero co zaczęła kiełkować po raz drugi. Tak więc tutaj wysypałam dosyć dużo do doniczek i obsypałam rośliny. Ślimaki się ewakuowały. Bardzo mnie ten widok ucieszył. I teraz pójdę obsypywać marchewkę. Żałuję, że nie spróbowałam sypać tego proszku, tej mieszanki sitkiem, aby rozprowadzić na roślinach tą paprykę równomiernie. Jednak test był krótkotrwały, ponieważ nocą był robiony rano, natomiast nocą przyszła ulewa i po prostu po ulewie ślad po tym moim obsypaniu zaginął. Tutaj w tej marchewce, której jeszcze nie widać, wysypałam tego proszku dosyć sporo. Jeden niezauważony przeze mnie ślimak niezebrany właśnie się ewakuował. Natomiast drugi przyszedł na wyżerkę, przyszedł na śniadanie. I zdziwiony jest, co tu się wyprawia, co to za zapach w ogóle, ale ten ślimak chyba pamięta, że tu jest marchewka, bo uparcie będzie do tej marchewki dążył. A ja obsypałam wszystkie rządki z marchewką i jeszcze obok obsypałam tak, żeby zastawić tym ślimakom przejście, jednak nie wiem, czy to jest akurat dobry sposób. Być może tak, ale mówię, trzeba by to wysypać równomiernie, aby nie było żadnych wolnych przestrzeni. Ślimak uparcie dąży do tej marchewki. W efekcie końcowym przedziera się przez tą wysypaną linię i dobiera się do mojej marchewki. Ja już nie czekając, kiedy zauważyłam, że nie przeszkadza mu w ogóle papryka i cynamon, po prostu go stamtąd zabrałam. Także mówię, reasumując, być może zdałoby to egzamin w suchy dzień i wysypanie szczelnie lub po prostu wysypywanie tej mieszanki, żeby zagłuszyć zapach roślin, które uprawiamy, zapach warzyw czy kwiatów, które ślimaki lubią. Po tym teście, jak dla mnie, najlepszym sposobem, najbardziej ekologicznym będzie zbieranie ślimaków do wiadra z dobrze posoloną wodą. Ślimaki giną natychmiast. A tam, gdzie jest możliwe, czyli na trawniku, posypywanie ślimaków solą. I nie bójcie się Państwo, że zasolicie sobie trawnik. Ja w zeszłym roku wysypałam taki 10-centymetrowej szerokości pas, aby oddzielić moją działkę od działki, gdzie ślimaki mają się dobrze i nikt im nie przeszkadza w rozwoju. I w tym miejscu w zeszłym roku widać było, że jest spalona czymś trawa, spalone czymś rośliny. W tym roku rośnie bujnie trawa w tym miejscu i ślad po zasoleniu zaginął. Także musielibyśmy naprawdę bardzo dużo soli wysypać, żeby może przez kilka lat, żeby zasolić ziemię. Natomiast tą posypkę to można stosować, żeby po prostu zagłuszyć zapach naszych warzyw czy kwiatów, żeby sobie
Ślimaki, naszą działkę, obce, które nie przyszły na świat tu na działce, poszły sobie gdzieś, a naszą działkę omijały. To tyle, co mam do powiedzenia na temat tego sposobu. Jak widzicie, a nie wiem, czy tu dokładnie pokazałam, następnego dnia ślimaki się już tutaj dopychają do tych doniczek. Nawet zginęła mi, pomimo że przykryta od deszczu, zginęła mi ta wysiana dosyć grubo w doniczkach papryka. Także nie wiem, nie wiem. Może mówię jako zagałuszacz zapachu tych naszych warzyw, ale nic poza tym. Także dziękuję za oglądanie. No przykro, że to nie jest sposób idealny, ale życzę Państwu jak najmniej ślimaków, a jak najwięcej plonów z ogródka czy z działki. Zapraszam do subskrypcji i lajkowania. Wszelkie pytania i uwagi proszę pisać w komentarzach i do zobaczenia w jakimś następnym filmiku.